Cześć. Z tej strony Rafał, kanał Rafi moi drodzy. Dzisiaj ostatni odcinek. Zobaczymy sobie zestaw 41456 Plac Zabaw w Kiciorożkowie. Zapraszam. Zestaw Plac Zabaw w Kiciorożkowie nie jest zestawem, który możemy znaleźć w katalogu polskim na 2000. 18 rok na drugą połowę katalogowo on kosztuje 179 zł i 99 groszy. Zestaw zawiera 515 elementów, więc płacimy tu 55 groszy za jeden element. Zestaw możemy nabyć na stronie Legoshop i prawdopodobnie w wybranych sklepach z klockami Lego bądź zabawkami. W zestawie znajdziemy sześć figurek, figurkę Broka Mistrza Smutasa. Figurkę dr Lisiczki, Rika oraz piesiorożka Kici Rożek. Znajdziemy tutaj dwa samochody Bumper Cars. Znajdziemy również taki mini tor do roller coastera i prawdopodobnie obrotową karuzelę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o co, znajduje się w zestawie, już otwieramy plomby i patrzymy, jak też prezentuje się ten zestawik. Zaczynamy od instrukcji: dwie książeczki z numerem 1 oraz 2: reklama saszetek z kicią rożek, a w instrukcji numer 2: zestawienie elementów, reklama kreatywnego pudełka oraz reklama wcześniejszych zestawów, które możecie zobaczyć u mnie na kanale. Na ostatniej stronie: reklama aplikacji LEGO LIFE tworeczki numer 1 2 3 i 4, z których budujemy ten zestaw i 4 tory do zbudowania toru naszego roller jak również arkusz naklejek. Słuchajcie, buduję sobie to szybciutko i widzimy się za chwileczkę. Tak oto prezentuje się w całości zestaw Plac zabaw w kiciorożkowie mamy tutaj, moi drodzy, mini roller coaster, karuzele, w której możemy posadzić trzy postacie, samochodziki do zderzania, stoisko z lodami, bramę wejściową i sześć figurek. Stoisko z lodami wykonane z biało-różowych klocków mamy tutaj trzy pucharki z lodami czekoladowymi, waniliowymi i truskawkowymi, daszek na stoisku wykonany z białych klocków, które mają prawdopodobnie imitować chmurkę. Na tej płytce 2x4 mamy naklejkę z napisem Ice Cream, czyli lody. Z drugiej strony widzimy klocek, na którym jest naklejka, która prawdopodobnie ma tutaj zastępować kasę na tym stoisku. W zestawie znajdziemy również dwa samochodziki do zderzania się. Otrzymujemy również dwie barierki, które odgradzają te samochody od innych odwiedzających plac zabaw w Kiciorożkowie. Jeden samochodzik w kolorach żółtych przedstawia prawdopodobnie jakąś kaczuszkę, różowa chorągiewka, a drugi kojarzy mi się z wielorybem, ma granatową chorągiewkę. I moi drodzy, w tym samochodziku może jeździć zarówno mistrz Smutas, jak i doktor Lisiczka. A żółty samochodzik jest przeznaczony bardziej właśnie dla kici rożek bądź piesia rożka. A dlatego, że jest tutaj właśnie ten okrągły klocek, dzięki któremu możemy śmiało tą postać w tym samochodzie posadzić. A to autko takiego klocka nie posiada, tylko mamy płaskie miejsce właśnie do posadzenia. Mistrza Smutasa bądź doktor Lisiczki. Figurka Kici Rożek i Piesia Rożka nie odznacza się niczym szczególnym. Standardowe klocki jakie mogliśmy już znaleźć we wcześniejszych zestawach jak również malowanie twarzy czy klocków tych figurek również już w innych zestawach było wykorzystywane. Doktor Lisiczka i Mistrz Smutas to również figurki, które już znamy z wcześniejszych zestawów. Mogliście je również widzieć u mnie na kanale w innych filmach, więc za bardzo tutaj nie będę poświęcał im uwagi. I podobnie jest w przypadku figurek Broka i Rika, również występowały już w innych zestawach, więc tutaj Lego powtórzyło nam po prostu te postacie. W zestawie otrzymamy również tą trzymiejscową obrotową karuzelę, moi drodzy, na tym klocku na górze. To nie naklejka, tylko nadruk, więc tutaj wielki plus dla Lego. No i mamy trzy miejsca, miejsce do posadzenia Kici bądź Piesia jak również miejsce do posadzenia doktor Lisiczki tutaj za kierownicą w tym pojeździe. No i Mistrza Smutasa możemy również wcisnąć tutaj do tej karuzeli. No i nasze postacie oczywiście mogą się kręcić. Tutaj mamy przezroczyste, niebieskie klocki. W środku różowy diament. Karuzela jest napędzana tak jak widzicie, ręką. Oczywiście pewnie można pokombinować i podłączyć do niej silnik. Wyciągnę sobie te postacie. Słuchajcie, na dole karuzeli mamy stoisko z popcornem. Tutaj dwie niebieskie miseczki z tymi białymi klockami, które również są wykorzystywane jako lody. Tym razem LEGO tutaj wykorzystało je jako popcorn. Z tyłu na tym klocku to oczywiście naklejka, stoisko fioletowo-różowe. Po jednej stronie stoiska mamy lody, baloniki. Albo watę cukrową, jak również różnego typu słodycze. Natomiast po drugiej stronie tego stoiska mamy pamiątki w postaci jakiś brylancików, różdżek. No i tutaj mamy również ten sam klocek z tą samą naklejką, którą mogliśmy widzieć na stoisku z lodami. Tu w tle widzimy naklejkę z koszulkami, brylantami. No i tutaj słuchajcie, ciekawostka, bo zobaczcie. Przy jedzeniu popcornie i innym tego typu pod karuzelą, tak jak widzicie, Lego umieściło nam nic innego jak umywalkę i kibelek. Tam widzimy naklejkę, która ma imitować lusterko. Ubikacja, jak widzicie, jest niebiesko-fioletowo-zielona, zamykana na różowe drzwiczki. No troszeczkę to niesmaczne, żeby przy jedzeniu zaraz była ubikacja. Karuzela jako Konstrukcja bardzo mi się podoba z kilku klocków. Udało się im uzyskać fajny efekt, jak widzicie. No i też fajnie, bo te wagoniki są różnej masy. Dzięki temu, jak widzicie, przy kręceniu one nie podnoszą się jednakowo do góry, tylko poruszają się, jak widzicie, falując. I na koniec, zostawiłem największą konstrukcję w tym zestawie. Ten mini roller coaster. Pod roller coasterem mamy tutaj główną bramę z taką obrotową bramką. Brama, jak widzicie, wprowadza wszystkich gości do naszego parku rozrywki. Na górze różowy klocek z napisem Doki Diamond Funland. No i tutaj mamy ten roller coaster. Zobaczcie, bardzo fajnie ten roller coaster jest zwalniany, bo przyciskamy. Tutaj i dzięki temu wagoniki zjeżdżają z dużą prędkością na dół. Dwa wagoniki. Jeden wagonik z przeznaczeniem dla kici bądź piesia rożka, a w drugim wagoniku możemy posadzić zarówno mistrza Smutasa jak i tą Doktor Lisiczkę. Zobaczmy sobie jak też to zjedzie. No naprawdę fajnie i tutaj Mamy na końcu naklejkę moi drodzy z napisem Let's Go Again. Czyli jedźmy jeszcze raz, i tutaj mamy naklejeczkę Go, czyli wciskamy na ten guziczek i zwalnia nam on wagoniki. Bardzo fajnie to jest swoją drogą wymyślone. Zobaczcie, mamy takiego stwora, gdzie w momencie, jak podjeżdżamy wagonikiem, to o ten jego dziób wagonik się zaczepia. Fajnie wykonany ten zestaw, aczkolwiek LEGO mogłoby się pokusić, żeby dołożyć tutaj dodatkowe tory, żeby te wagoniki mogły jednak jeździć w kółko. No ale wiadomo, wtedy cena zestawu też byłaby znacznie wyższa. Całość wykonana na białoróżowych różowych klockach. Tutaj również tą bramę, jak widzicie, ma przedstawiać takie chmurki. Cukierkowo. Tu mamy oczywiście waszą ulubioną tęczę różnokolorowe klocki 2 na 2, które tworzą konstrukcję do całego tego roller coastera. I tak oto prezentuje się ten zestaw. To już ostatni odcinek na moim kanale z zestawów z Kicią Rożek. Mogliście zobaczyć wszystkie zestawy jakie do tej pory zostały wydane przez Lego. Jeżeli film się podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia. Cześć!